Dziś w świecie atak na wiarę nie idzie przez ideologizację wprost. Nikt nikomu nie udowadnia, że Pana Boga nie ma i że ma naukowy światopogląd, którym jest wykluczone istnienie Pana Boga, które jest niemodne i nieskuteczne. Dzisiaj uderza się w wiarę na inny sposób. Uderza się w naturę człowieka. Uderzenie jest w istotę człowieczeństwa. Wiara przecież jest najszlachetniejszą postawą człowieka, dającą życiu ludzkiemu sens, pełnię. Dlatego zniszczenie ludzi następuje przez zakłamanie ich i demoralizację. Człowiek zakłamany i zdemoralizowany nie ma więzi z Bogiem. Jest w swoim człowieczeństwie uszkodzony, upośledzony, okłamany, pozbawiony jest istotnej informacji o sobie i istotnej relacji w jego życiu, relacji życiodajnej, która jest relacją z Panem Bogiem. W ten sposób dzisiaj następuje ateizacja. Nie przez przekonywanie ludzi do tego, że Boga nie ma, tylko przez demoralizację. I tutaj świat zła, posługuje się oświatą, rozrywką, mediami, a na wyższym szczeblu świat opanowuje sejmy, senaty, gdzie są, oraz ośrodki akademickie. Przez to, żeby tam wprowadzać ludzi, którzy są wrogo usposobieni do wiary. Tak, by dekretować niewłaściwe prawa. Państwo ma charakter służebny wobec Kościoła, który jest darem Boga dla ludzi, aby ludzi się mogli zbawić. Oczywiście jest to służebność ludziom. Państwo istnieje po to, by stworzyć warunki ludziom sprzyjające ich prawemu życiu. Jeżeli państwo nie służy do tego, by stworzyć ludziom warunki sprzyjające do ich prawego życia, to takie państwo jest niepotrzebne i zbędne. Przypatrując się naszemu państwu, widzimy, że są wprowadzane prawa, które mają ludzi znieprawić. Czyli jest to atak w istotę człowieczeństwa, a jak się zniszczy człowieka, to on wiary nie ma. Jest nawet nieuświadomionym ateistą. Wiara bowiem to nie jest informacja o Panu Bogu, tylko to jest coś dużo więcej. Wiara to zespół przekonań, postaw względem Boga i stworzenia. Wiara oświeca, porządkuje, reaguje, koryguje, buduje relacje i struktury, jest generatorem kultury i cywilizacji i sensu społecznego. A więc wiara, czyli relacja z Bogiem, więź z Bogiem, łaska płynąca od Boga, jest jedynym, całkowitym i koniecznym źródłem do sensownego rozwoju człowieka. Wiara jest więc programem, ale czymś więcej niż programem. Jest źródłem ożywienia. Człowiek zaś uszkodzony, upośledzony, jest człowiekiem słabym, pozbawionym świadomości i siły. Na przykład
Istnieje coś takiego jak terror mody. Moda jest dyktaturą niejawną, która bez środków przymusu bezpośredniego manipuluje ludźmi dość skutecznie, nie służąc ludziom. Ludzie się ubierają dzisiaj modnie, ale nie praktycznie. Ta moda nie służy ich zdrowiu. Nie służy również temu, by osłonić człowieka od nieczystości. Stąd kroje modne są często bezrozumne, szkodliwe. Człowiek wiary potrzebuje być na tyle wolnym, by mieć zorientowanie w świecie, i wiara daje taki kompas. Potrzebuje mieć niezależność medialną, by nie być niewolnikiem mediów, ale jednocześnie korzystając z mediów, jakoś trochę musi coś wiedzieć, żeby nie być ignorantem, a jednocześnie musi mieć dystans, zdrowy dystans, czyli spojrzenie wiary. Spojrzenie na wszystko z punktu widzenia wiary dopiero daje człowiekowi prawdę o istocie sprawy. Gdyby na przykład zapytać o sens piłki nożnej w naszym kraju z punktu widzenia wiary, trudno byłoby się dopatrzyć sensu. Natomiast jeżeli na stadionie i w związku z piłką nożną ludzie nabierają miłości do ojczyzny i staje się to generatorem patriotyzmu, to w tym momencie piłka się nożna broni. Jeżeli w tych ludziach doping za Polską wywołuje w nich miłość do ojczyzny, to w tym momencie dopiero piłka nożna zyskuje sens. W przeciwnym razie, gdyby tego nie było, to piłka nożna byłaby nie najciekawszym teatrem aktorów, którzy biegają za piłką. Bo dostarczanie piłkarskich emocji no jest słabo umotywowane. Jakie to ma zbawcze znaczenie? Tematu nie kontynuuję, bo to nie o to chodzi, tylko pokazuję pewien aspekt sprawy. Wiara jest więc programem. Sposobem, zadaniem, pomocą daje orientację i łaskę, czyli moc. I teraz ci, którzy chcą być inżynierami dusz ludzkich i społeczeństw, a my już tego teraz doświadczamy na naszych oczach, wchodzą do ludzi z pewnymi absurdami, po to, by te absurdy były przełknięte, zaakceptowane. Tylko że każdy absurd, który wprowadza się w życie społeczne, jest to zaakceptowane i przyjęte, społeczeństwo osłabia i ogłupia. Są na przykład absurdy prawne, stawiane wymagania nieludzkie, niepotrzebne, nadmierne. Jest to tak zwana tresura społeczna. Po to, by stworzyć w ludziach postawę niereagowania, obojętności, bezbronności. Ci, którzy są przeciwnikami wiary, ale mają pieniądze i władzę,
i mają wrogi stosunek do ludzkości, chcą mieć społeczeństwa pod sobą dla siebie, słabe, bezbronne i dyspozycyjne. Czyli jest to próba zamienienia ludzi w pasywnych niewolników, którzy nie tylko nie obronią swej wiary, ale również doczesnego bytu. Na przykład za niewiele czasu będziemy sprzedawać zegarki o godzinę. To nie ma sensu. Dlatego, że ludność cywilna do swoich potrzeb gospodarczych zużywa 1% prądu. Reszta zużywa przemysł, drogi, reklamy. To nie ma sensu. Ale jeżeli dwa razy do roku ludzie muszą przestawić zegarek w aucie, kilka zegarków w domu, jeszcze tam gdzieś i to tak bezwiednie, posłusznie, to czyni tych ludzi bezradnymi. Ale się całe społeczeństwo temu podporządkowuje. To nie ma sensu. Na przykład w szkołach wprowadzono nagle zdrową żywność, w ramach której to nie wolno solić, nie wolno słodzić. Kto to kupi? Kto to kupi? Dzieci bez cukru, herbatę czy coś? To nie ma sensu. Ja rozumiem, że można pewne trucizny jadalne wyprowadzić stamtąd, ale rozumnie to robić należy. Ale w szkołach polskich jest co roku reforma kolejnej reformy, która znowu jest reformowana i tak bez końca. I doszło do tego, że na studiach przez pierwszy rok to trzeba studentów uczyć, jak się uczyć. To jest rok stracony. Tak twierdzą rektorzy niektórzy. No ale to nie jest przypadkowe. To jest zaprojektowane. W tym roku była złośliwie drastyczna, trudna matura z matematyki. To nie jest przypadek. Nie daje się na maturę zadań, które się daje na olimpiadę wyższego szczebla. To muszą być zadania średniej trudności. To jest uderzenie w społeczeństwo, dlatego że dla młodego człowieka nie zdać matury to jest straszny cios. Młodzi ludzie są bardzo wrażliwi i są w szkole niszczeni ogromnie. W szkołach stworzono warunki koszmarne. Jest zagrożenie dla wszystkich. Boją się uczniowie, boją się nauczyciele. Wszyscy się boją. Stąd agresja, apatia, bezradność, używki chemiczne, samobójstwa, nawet wśród uczniów. To nie jest tak, że coś się bierze z niczego. Rasowi doświadczeni pedagodzy twierdzą, że młodzież dzisiejsza, a ta sprzed 20 lat, to jest zupełnie inny świat. To jest świat ludzi młodych nieporównywalny. Gdyby sfilmować, jakoś utrwalić tych ludzi 20 lat temu, jacy byli i porównać z rzeczywistością młodzieżową dzisiaj, to oni by się sobą nie domówili. Nie mieliby wspólnego języka i wspólnych zainteresowań. Nadmiar formalności urzędniczych. Ciężary nie do uniesienia. W telewizji, w mediach pokazywane życie fikcyjne. Nie ma takiego życia. Natomiast seriale telewizyjne dość skutecznie lansują mentalność niebożą, nieludzką, nierodzinną, która wchodzi w oglądaczy i oni to bezwiednie później odtwarzają. I ci, którzy odtwarzają te schematy, stereotypy z telewizji w swojej rodzinie, jeżeli jeszcze jakąś mają, to są rzeczy chore. To prowadzi do ludzi do błędnych zachowań. Język, sposób ubierania się, wyrażenia. A propaguje się bezwstyd, bezwyznaniowość.
bezstresowość, łatwiznę, czyli życie, jakiego nie ma. Ten serial o kapłanie, ojciec Mateusz czy jakoś, on nie ma nic wspólnego z kapłaństwem, z życiem parafialnym, z niczym. To się nie ma nijak do rzeczywistości. No ale zrobili z księdza fachowca, detektywa, policjanci przy nim to są ledwo uczniowie. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest rzecz wymyślona od początku do końca. Tak, zgadza się. No. Doszło do tego, że Polak lubi się bać. I strachem swoim wiele wytłumaczy. Lenistwo, nikczemność, podłość, tchórzostwo. Każdą wadę można wytłumaczyć strachem. I to powoduje zamknięcie na prawdę. I to powoduje w ludziach niewłaściwą nadwrażliwość na rzeczy złe, na rzeczy, które od ludzi wymagają jakiegoś trudu, natomiast niewrażliwość z drugiej strony tam, gdzie trzeba się inaczej zachować. Zmieniono nam mentalność. Otóż prawda jest mocą korygującą, ale ona jest nieprzyjmowalna. Tak się jakoś z ludźmi dzieje. I teraz na te paradoksy życia i na ten nacisk, że ludziom się nie chce żyć, ludziom się bardzo ciężko żyje, to proszę zwrócić uwagę w zakładach pracy, jaki jest mobbing. Jak trzeba milczeć. Jak się ludzie boją odezwać. I im większy lęk na dole, tym większe okrucieństwo tak zwanych oprawców u góry. Oprawca się nie zatrzyma. Nie zatrzyma się. On sam jest okrutny, bo się boi. Gdyby w zbiorowości jakiejś było dwóch, trzech odważnych ludzi, którzy się postawią, mogą być skuteczną zaporą. Jak sprawę wygrają, to wszystkich tchórzy będą mieć po swojej stronie, ponieważ sukces ma wielu ojców. Ale dopiero wtedy, wcześniej nie. Proszę zwrócić uwagę na coś takiego. Co roku w Mekce przychodzi tam 2 miliony czy 3 miliony ludzi i w tej Mekce tratują się ludzie. Wprawdzie w tym roku w Mekce było 100 tysięcy policjantów do porządku i ochrony, a i tak się zadeptało ludzi, chyba tam ponad 1000. Albo 1000, albo więcej niż 1000. Co roku tak jest. Pytanie dlaczego? Ale przecież, jak do nas przyjechał Ojciec Święty i był w Krakowie 1,5 miliona ludzi, albo na przykład w Manili było 5 milionów ludzi, czy prawie 6, to w takiej zbiorowości mógł ktoś umrzeć, zemdleć, zachorować, ale nikt nikogo nie stratował. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ katolickie wychowanie jest wychowaniem do cnót, do dzielności etycznej, do miłości, do wrażliwości. Nasze katolickie wychowanie w Polsce było wychowaniem rycerskim. Mężczyzna był obrońcą słabszych. I stąd, gdy zbiorowość ludzi jest tak ukształtowana, to czy ich będzie milion, czy pięć, raczej się nie zadepczą. A ponieważ islam jest systemem społecznym, trudno nazwać to nawet religią. Tamto jest to oparte na przemocy. Oni nie mają prawdy o naturze człowieczej.
Ich elegancko zdefiniował papież Benedykt XVI, który powiedział, że żeby rozpocząć dialog z muzułmanami, to trzeba wpierw ustalić treść dwóch pojęć. Prawdy i rozumu. Bo to, co jest dla nas prawdą, to u nich tak nie jest. I to, co dla nas jest rozumne, to u nich też tak nie jest. Więc musimy dopiero uzgodnić dwie rzeczywistości rozumu i prawdy, aby dopiero na tym fundamencie jakieś porozumienie było i współdziałanie. Na tym przykładzie widać skutki społeczne katolickiego wychowania. Jeżeli jest wychowanie katolickie, obyczaje są łagodne. A jeżeli nie ma, tak jak u nich, jest okrucieństwo, przemoc, nieczułość, niewrażliwość, obojętność, to jest samotność i ci ludzie się rozdepczą. Na 2 miliony ludzi, 100 tysięcy policjantów i to za mało. Czyli nie ma siły policyjnej, natomiast jest skuteczna siła moralna, duchowa. Dlatego nie wolno dać sobie odebrać wiary przez zdemoralizowanie. Bo dziś najpierw idzie fala demoralizacji, a człowiek zdemoralizowany wiary nie ma. Bo dawniej, jeszcze niektórzy, którzy się uznawali za czystych ateistów, to jeszcze byli ludzie trochę moralni. Oni nie byli pewni swojej niewiary. Oni wierzyli w swoją niewiarę. Stąd mieli sporo lęku, no i zasługiwali na akceptację przez jakąś poprawność. Te czasy już minęły. I teraz, dzisiaj w nocy było tragiczne wydarzenie w ośrodku akademickim w Bydgoszczy. Była impreza studentów, na rozpoczęcie, student się bawi, a powinien się uczyć. Zgromadzili w jakiejś tam sali, zorganizowane to było z wszystkimi zezwoleniami, imprezę. Było ponad 1200 osób, więcej niż się spodziewano. Między dwiema salami był jakiś długi łącznik na przejście o szerokości 2 metry. Otóż to, co tam było zabawą, składało się z następujących trucizn. Pierwszą trucizną był tam straszny akustyczny łomot. Dawniej to się nazywało muzyką. To, co dziś tam dają, nie ma nic wspólnego z muzyką. Jest to mordownia szkodliwa dla uszu i po kilku godzinach przebywania w takim hałasie ludzie są zmęczeni, mają zakłócenia poznawcze. To jest pewne. Do tego w tym łączniku zrobiono sobie palarnię, czyli było stężenie spalin duże. No i był jakoś tam doniesiony alkohol, a być może używki. Kiedy się impreza kończyła, czy się nie kończyła, jakoś tak się zdarzyło, że zaczęli ludzie przechodzić tym łącznikiem. Gdzieś jacyś ochroniarze nie przepuszczali. Doszło do takiego ściśnienia, że ludzie się jakby tak stłoczyli, takie są zeznania, że trzeba byłoby z tego tłumu ich wyrywać, byliby zakleszczeni. Rozumiem, że tam rozumu nie było. I tam uratowali się ci, którzy mieli twardsze kości i więcej masy ciała. Owocem tego jest już jedna ofiara śmiertelna jakiejś studentki, która ma słabe kości. Dwie osoby w stanie krytycznym. Kilkanaście osób też w szpitalach jeszcze jest. Niektórzy się ratowali wybijając szybę, bo powietrza nie było. I próbowali wyjść, czy dało się tam wyjść, nie wiem. Zanalizujmy teraz, co w tym chrześcijańskim narodzie się stało. Czyżbyśmy doszli do poziomu moralności islamu?
kiedy się zadeptujemy, tratujemy? Myślę, że tak. W tej zbiorowości tak. Ponieważ jeżeli się nie wychowuje ludzi do cnót, dzielności etycznej, pracowitości, wrażliwości, delikatności, jak człowiek tego nie ma, to gdy się spotka w masie z sobie podobnymi, to ci ludzie stają się ludzkimi zwierzętami. Tłum nie ma sumienia. Tłum w Krakowie, gdy przyjechał Ojciec Święty, sumienie jeszcze miał. A tłum tam, 1200 osób, już sumienia nie miał. A którzy mieli sumienie, byli bezradni, bo byli stłoczeni. Wystarczyło zatrzymać się. Stoimy w miejscu. Nie napieramy na siebie. No ale któż sobie to powie, jak jest napierany z jednej strony i z drugiej? Nie wiem, jaką tragiczną rolę ci ochroniarze odegrali. Odpowiedzialni za to, no teraz dopiero będzie pewnie przebudowa budynków, a wcześniej nie pomyślano o tym. No ale swawola bez granic powoduje w ludziach nieodpowiedzialność, taką swobodę, dowolności. Dlatego, że wolność jest łaską, by człowiek przy pomocy wolności wybierał dobro najwyższe. Wolność dla owocu sensownego. A obecnie świat ludziom wdrukował inne pojęcie wolności, jako swawola, czyli jako takie losowe, przypadkowe wybieranie dowolnego znalezienia się w sytuacji. Jeżeli człowiek tak pojmuje wolność, to on jest człowiekiem bezrozumnym. Czyli czyni sobie krzywdę i innym. Stąd obrona wiary naszej musi zacząć się od obrony prawdy, od obrony własności, rodzinności i od wychowywania do cnót. Bo my mamy obecnie pokolenie wychowywane nie do cnót, tylko do łatwego życia, lekkiego, nieodpowiedzialnego. Bo młodych ludzi mało jest, dzieci coraz mniej, to te dzieci są ubóstwiane w rodzinach. Jeżeli się błędnie wychowuje człowieka, to on później będzie bezradny, słaby, będzie obciążeniem społecznym albo zagrożeniem dla społeczeństwa. I będzie całe życie problem z sobą. Całe życie problem z sobą. Wczoraj dostałem list od pewnego pana kryminalisty, który zniszczył sobie życie rodzinne, alimentów nie płacił, jakieś tam grzechy miał i się doprowadził do takiego stanu odwodnienia i zniszczenia jako bohaterski, bezdomny z wyboru, że jak już zemdlał gdzieś i go znaleźli, no to go zidentyfikowali, uratowali mu życie i po takim wstępnym podleczeniu wzięli go do więzienia, gdzie na niego dawno czekano. Człowiek, który ma czwórkę dzieci, porzuconą żonę, jak go znaleźć na ulicy, jeszcze 50 lat nie miał, ale był zawsze biedny w potrzebie. Zawsze w potrzebie. I już jak wróci z więzienia na wiosnę przyszłego roku, to już mu obiecali rentę socjalną, patrzcie, rentę socjalną takiemu. Do mnie się zwraca, że mu przysłał 100 zł. Obiecuje mi góry, jakiej tam, że na pewno zwróci. Ja tego człowieka znam, bo ja go żywiłem w ramach Caritasu długo, długo. I to jest człowiek, już jest obciążeniem społecznym i dla siebie zdemoralizowany. On sobie nie zdaje sprawy z tego, jakim jest wielkim winowajcą względem własnych dzieci, które nie miały ojca w nim. Nie miały ojca. Rodzinę trzeba stoczyć bój. Zeznanie takiego tatusia, który jeździł na roboty do Anglii, no bo pieniędzy mało. Żoneczka bardzo swobodnie córeczki wychowywała, no to jedna z nich ma już dziecko z jakimś tam kolegą,
Druga wyjechała też do Anglii i jakoś tam się scaliła z kimś, kto jest w sekcie. Porzucił własną żonę i dwoje dzieci, no ale ją ma. Ją ma do swej dyspozycji, a ona jest z nim zniewolona. I temu mężczyźnie mówi się, no to zrób coś, trzeba ją przywieźć. Zabierz ją stamtąd i tak dalej. A on mówi na to, to co, pójdę do więzienia? A ja odpowiadam tak. Dla ratowania córki warto iść do więzienia. Trzeba wziąć za głowę, spakować i na przymus przywieźć tutaj. Wyrwać ją stamtąd. No ale widzicie, mamy mało męskich mężczyzn. Dlatego rodziny są słabe. Jak kobieta nie ma oparcia w rycerskim mężu, to ona biedna staje się czasami feministką nawet. I to takie wymieszanie kulturowe, płciowe i rozmaite do niczego nie prowadzi. Trzeba być tym, kim się ma być. Dlatego nie pozwalajcie sobie na te nowości kulturowe, pseudokulturowe. Trzeba się trzymać tradycji, tradycyjnego wychowania, tradycyjnego modelu. Trzeba bronić tego, co sprawdzone od 2000 lat. Dzieci, które pochodzą z silnych rodzin, gdzie matka, ojciec są autorytetem, one nie mają głodu narkotyków, nie zepsuje ich środowisko, mogą przebywać obok kolegów, którzy się marnie prowadzą, oni będą odporni. Mają w sobie wewnętrzną moc, bo im moralność matki i ojca wystarczy. Jest dla nich nie tylko autorytetem, ale jakby pokarmem, mądrością. Stąd trzeba wziąć się za wychowanie i wychowywać dzieci do cnót, do uczynków miłosiernych, co do duszy i co do ciała. O to trzeba zawalczyć i we wszystkim się o to trzeba upomnieć. Wiara jest więc czymś konkretnym, praktycznym w życiu człowieka. Wiara to nie jest teoria dla pamięci. To jest obowiązek. Jest jedna sprawiedliwa dyktatura. Sprawiedliwa i święta. To jest dyktatura prawdy. Prawdy ma słuchać rozum. Jak rozum rozpozna prawdę, wola niech ją wykona. I wtedy człowiek nie będzie błądził.